widzowie pytania na śniadanie zdenerwowani przez Łukasza Nowickiego. Mega irytujące zachowanie. Łukasz Nowicki swoim zachowaniem w pytanie na śniadanie zirytował widzów. Jeden nawyk gospodarza mocno rzucił się wszystkim w oczy i rozdrażnił wiele osób. Posypały się krytyczne uwagi. Prowadzenie programu śniadaniowego na żywo z pewnością nie należy do łatwych zadań. Zwłaszcza ze świadomością, że w każdej minucie oglądają i oceniają nas tysiące widzów. Kropka. Nawet doświadczonym prezenterom zdarzają się wpadki, czasem przykre, czasem zabawne. Teraz jednak zachowanie Łukasza Nowickiego w pytanie na śniadanie zwróciło uwagę fanów. W kierunku gospodarza posypały się słowa krytyki. Chodziło o jeden, irytujący zdaniem wielu osób nawyk. Pytanie na śniadanie. Łukasz Nowicki zirytował widzów. Skrytykowali zachowanie prezentera. Łukasz Nowicki współprowadzi pytanie na śniadanie już od ponad dekady. Jego przygoda z porannym programem TVP zaczęła się jeszcze w 2010 roku. Gospodarz miał wówczas 37 lat i pokaźne doświadczenie na deskach teatru. W roli prezentera, nieco mniejsze. Mimo to szybko zdobył wielką sympatię widzów, którą cieszy się do dziś. Tymczasem okazuje się, że nawet uwielbianemu prowadzącemu zdarzają się wpadki. Tym razem niech. Mega irytujące zachowanie. Nie interesują mnie jego osobiste przypadki. Wypowiedzi specjalistów nie da się wysłuchać w spokoju, skrytykowała internautka, a kolejna osoba poparła jej zdanie. Bardzo słuszna uwaga. Pytanie na śniadanie od dawna jest jak bazar. Szczególnie w środowym odcinku osobliwy sposób prowadzenia konwersacji przez Małgorzatę Obczowską i Łukasza Nowickiego dał się niektórym we znaki. Zachowanie gospodarza skomentowała zresztą także prowadząca Czerwonego Dywanu, żartobliwie nazywając je czepianiem. Prośba do pana Łukasza, aby dał się wypowiedzieć osobom zaproszonym. A nie bez przerwy przerwanie, czytamy apel od fanki. Oni obydwoje dziś dali dobry popis, dodał ktoś inny. Czasem, kiedy czas transmisji jest ograniczony, gospodarzom nie pozostaje nic innego. Jak nieco przyspieszać kolejne etapy rozmów, jednak czy odpowiednią metodą jest wpadanie im w słowo? Sądząc po komentarzach, jest to z pewnością sposób, który irytuje odbiorców.